Witam serdecznie, Tomek Miodek, w tym pochmurny dzień. Nie? Słońce się przykrywa, choć troszeczkę się do nas uśmiecha tam między chmurkami. Dzisiaj mamy taki dzień nieciekawy, temperatura około 4-5 stopni, pszczoły nie latają. Do sezonu takiego hardkorowego, gdzie będziemy pracowali przy pszczołach od rana do wieczora, jeszcze może jakieś 3 tygodnie. Już pracuję na pasiece, ale to są takie, kurde, nieśmiałe próby pracy, tam lekkie sprzątanie i tak dalej, wiadomo. I dzisiaj będę chciał poświęcić ten dzień i kręcę ten film tylko po to, żeby was przekonać do sadzenia drzew miododajnych i będziemy o tym rozmawiali i mam tu kilka rzeczy ogródkowych, które już muszę zrobić, bo jak się zacznie sezon, to już się nic nie zrobi. Zapraszam do oglądania tego filmu, Tomek Miodek. Cześć Byku. Siemka. Mogę cię nagrywać? Nie, no nie w życiu, że zaraz będę skarpę. Byczy, proszę cię. Nie. Mogę cię nagrywać? Nie. Za żadną skarbę. Będę musiał użyć magii. Byczy, a teraz? A, teraz to co innego. Teraz już mogę? Teraz tak. Dziękuję pięknie. To jesteśmy przed moim kompostem. Ten kompost ma kilka lat, oczywiście te... To, co jest u góry, to nie, ale tam, co byczy wybiera spod dołu, to już ma kilka lat, choć widać, że są trociny. I jeszcze się z nimi tu jakiś ziemniak jest, on będzie mi rósł w tej kiście, nie, on zgniły jest, dobra. Są jakieś trociny, które były z traka rzucane i one jeszcze są, nie są w 100% skompostowane. Teraz mamy worek z perlitem. Po prostu perlit spowoduje, że ziemia będzie bardziej pulchna, będzie lepiej przytrzymywała wilgoć i będą rosły lepiej korzenie. Tego perlitu tak będziemy dawali jakieś 5-6 litrów na tą, w tą część. No jeszcze trochę, jeszcze. Wystarczy. No. Perlit to jest jakiś rodzaj skały czy coś takiego, jest wykorzystywany w rolnictwie i w budownictwie. Teraz do tego dorzucimy, nie, to jest wapno, wapno dajemy w drugie, bo to jest ten dół, bo dajemy, teraz dajemy garść kurzeńca, mamy pelet kurzeńca i bydlęcy i dajemy garść tego i jednego i drugiego. Tak, pokaż ten pelet, jak on wygląda, coś takiego, nie? A teraz garść kurzeńca jeszcze. Dobrze. I teraz musimy zrobić miksa. Dobra, i wrzucamy pierwszą warstwę do 60-litrowej doniczki. Ziemia wygląda tak. Zostało nam trochę jeszcze miejsca w donicy, około 20 cm i teraz robimy drugą warstwę z dolomitem. Daj garść obornika. Obornik. To już było dawane. No daj. Garść. Garść obornika. I tutaj do tej górnej warstwy dodatkowo damy warstwę czego? Dolomit. Plus, bo to jest dolomit i tu tlenek magnezu, czyli dolomit z magnezem. To jest dolomit, rzucaj go. Dobra, i robimy miksa. Dlaczego dolomit dajemy do górnej warstwy do doniczki? Nie, bo tu zostało nam 10 cm i ta warstwa będzie u góry, tylko dlatego, że jak będą opady, czy jak będziemy podlewali, to ta woda, która będzie spadała, będzie to wapno, tą substancję ciągnęła na dół do dolnych części korzeni. Ziemia ładnie próchnicza, jest wysypana perlitem, bo o, dużo jest masy organicznej. Mamy tam te dwa nawozy, czyli kurzeniec i jakieś bydlęcy, nie? Bydlęcy, tak. I plus jeszcze jest dolomit razem z magnezem, nie? To są moje donice. Donice są 60-litrowe. Oprócz tego, co teraz zrobię, to jest moja kolejna czynność w tym momencie, to będzie podlanie tego. Zaraz teraz te donice 60-litrowe, które już tak przygotowałem, podleję
humusem, nie? A kwasy humusowe, właśnie. Do czego zmierzam? Tu są te kwasy humusowe i teraz te medium, które ja stworzyłem, nie? To wszystko było zrobione ręką człowieka, nie? Bo tam mieszamy to, dodajemy ten perlit, dodajemy te nawozy, to wszystko jest zmieszane. Ale tam jeszcze było bardzo dużo takiej substancji organicznej, która jeszcze będzie ona cały czas teraz pracowała. I to troszeczkę, ta praca wyciągnie troszeczkę azotu, więc tam daliśmy po garstce, nie, tam tego kurzęcia. Tutaj jesteśmy na mojej pasiece. Nie, to moje pole ulików weselnych, jak opuściłem je rok temu, tak stoi do tej pory. Ale jeszcze na pasiece to takie tylko musowe roboty, nic więcej. I idziemy na drugą stronę to posadzić. Ładnie, z korzeniem. Korzenie są. I teraz. Dobrze. Teraz mogę zrobić tak. 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 Usypać nogami i będzie G. Dobra. I teraz patrz, pokaż tutaj. I teraz tutaj widzisz to oczko, tu przy tym oczku walnij, no. Go 20 centymetrowego. Tu, jeszcze, poczekaj, podnieś do góry, o tu, dobra, hop. I teraz tu przy samym końcu. Dobra, mamy, z tego gatunku mamy już dwa. Czyli jeden, dwa sztobry. Lecimy dalej, poczekaj, ten gatunek jest za wysoko, tak czy inaczej tu nie będziemy wchodzić, idziemy dalej. Ten gatunek, ta iwa jest bardzo ładna, ja ją lubię, ja ją trochę przyciąłem tutaj, ale ona bardzo na przykład fajną koronę ona tworzy. I teraz z niej utniemy, proszę zobaczyć, na bogato w kotki i tak dalej już przekwitają. Wiesz co, gdzie go rąbni? Rąbni go tam jak najwyżej możesz, nie? Bum! Dobra, i teraz zrób z niego dwa sztobry. Jeden. I teraz drugi. No. Dobra, mamy dwa sztobry i teraz mamy tu jeszcze jeden gatunek, w ogóle mam 9 gatunków, ale zrobimy teraz jeszcze dwa z tego. Weź je tutaj, obetnij i tak samo z dołu pociągnij. Tak. Dobra, i zróbmy dwa tutaj na ulu. I dwa. Nauka wsadzania sztobrów, proszę. I teraz tak, sztobry się wsadza w ten sposób, żeby wystawały tylko 2 cm. 2-3 cm. Wsadzę go. Poka. O, bardzo dobrze wsadzony sztobry. Dalej. Tak, żeby wiesz, bo one, ile mamy ich? 6. No to żeby jakoś 6, jakoś tam równo było. Też długi. No i dobrze, ubij to wszystko ładnie. Żeby było G. No, podlejemy trochę. Mocno, bo to jest wierzba. Ona lubi wodę. Tak, jak powiedziałeś. Tak jak ty piwo. O tak. Zajechaliśmy na moją starą pasiekę w celu pozyskania sadzonek akacji. Co my będziemy kopać? Akacje. Akacje. Tutaj jest dobry przykład. Jest mała akacja. Proszę, to jest mała akacja i tutaj zając albo sarna opędzlowały. I to jest właśnie bardzo dobry przykład i moment, w którym dlaczego ja w tych doniczkach sadzę. Dlatego, że ta doniczka daje mi jakby większą kontrolę i ja mogę ochronić ją przed chwastami i zwierzętami. I później na drugi rok, jak jest troszkę większe, bo małe drzewko to po prostu pyk i już go nie ma, nie? One z góry po prostu jakaś sarna, jeleń przyjdzie i to opędzluje. A większe drzewka po prostu jest większy procent przeżywalności tych drzewek i dlatego ta metoda z tymi doniczkami bardziej mi się podoba. Idziemy dalej. Tu jest ładna już duża akacja przeze mnie posadzona. Tu głogi, wszystkie te głogi, co tu, te krzaczory.
posadzone moimi rękoma. A teraz jak ktoś zna pszczelą wolę i technikum rolnicze w pszczelej woli, oni tam na środku u siebie w parku mają to drzewko. Ja zapomniałem, jak to się nazywa. Ale to jest to drzewko tutaj. To jest z tych samych nasion, nie, które ja przywiozłem i tutaj posadziłem. I teraz o, już to się zaczyna tutaj samo sadzić. Też wezmę trochę nasion. To tutaj, to jest lipa, jest 10-letnia i jest posadzona przeze mnie. I widać tutaj ślady zwierząt. Te drzewko jakoś przetrwało, ale zobaczcie, o, tutaj widać, że normalnie jelenie czy coś je skubią. To jest największy problem tutaj u mnie, widzicie, przez te zwierzęta, uszkadzanie, nie? Potem te drzewka po prostu wolniej rosną. To drzewko i to drzewko ma ten sam wiek, a to jest jakieś mniejsze, nie? Podchodzimy do następnej lipy i tu mamy ten sam scenariusz. Zwierzęta niszczą nasze drzewa, nie? Widać. I teraz jeszcze tu coś ciekawego chcę pokazać, bo tu mam lipę tak zwaną wonną, nie? Którą kupiłem i to było drzewko szczepione. To jest to. Zapłaciłem za nie 25 zł jakieś 20 lat temu. I powiem wam szczerze, szczepione to jest jedyne drzewko, jakie kupiłem szczepione. Więcej szczepionych nie kupuję, bo tu gdzieś to miejsce szczepienia, ona już jest trochę stara, więc nie widać za bardzo. Ale u mnie ta wonna szczepiona po prostu jakoś wolno rośnie. Nie wiem, z jakiegoś powodu nie chce po prostu rosnąć. No i obok niej jest lipa, też 10-letnia. Nie? Która ładniej rośnie. A jesteśmy, to wszystko tutaj to są wierzby. Wierzba krucha też przeze mnie posadzona, a dawcą do tego lasu tutaj wierzb była ta wierzba, którą po prostu uciąłem. Dookoła jest pełno czerem, jesteśmy w krzakach, tu jest bardzo dobry teren na pszczoły. Tutaj stały moje ule, nie, gdzie teraz stoję. Tutaj stały moje ule, przyczepy. Kiedyś miałem tutaj bardzo dużo pszczół, ale potem jak przerobiłem swoją pasiekę na hodowlaną, to wolałem już pracować przy domu ze względu na to, że ten dystans, nie, kontrola tego po prostu była mi przy domu łatwiejsza. Dużo tego nie ma, ale jest troszeczkę, nie? Troszeczkę sobie tam uzupełnię tutaj, już jesteśmy u mnie na pasiece. Ale do czego zmierzam? Ja tak przyznam się szczerze, że dzisiaj to pojechałem tam po te akacje. Nie to, że one były, chciałem po prostu ten film po prostu zrobić i to takie uzupełnienie. Co roku coś tam robię, jakieś takie małe próby, nie? Sadzenia tych drzew, ponoszę ogromne straty, pokazywałem. I pokazywałem, jak sobie radzę, co robię, żeby ograniczać te straty. I chcę jeszcze powiedzieć, że bo jest taka dziwna przypadłość u nas w naszych klubach pszczelarskich, mamy prezesów, mamy nikogo nie ma od drzewa, jest skarbnik, jest jakiś inny, ale nikogo nie ma jakiegoś motywatora, który by, a to jest jakby najważniejsza rzecz, nie? Pierwsza rzecz pogoda, druga rzecz pożytki, a dopiero trzecia rzecz to pszczoły, ule i tam miodarki i inne pierdoły. Więc sadźcie drzewa, a ja idę posadzić te drzewa i tym kończę. Dziękuję pięknie i do następnego.